Witajcie moi drodzy, ja jestem Bolson i dzisiaj zagramy sobie w Assassin Valhalla. Tak jest, nowa część Assassina. Dajemy sobie nową grę. I tym razem jesteśmy w świecie wikingów. I tu na początek warto wspomnieć, jest to IX wiek. W czasie, kiedy wyruszali wikingowie na podbój Anglii. Dlatego też tu będziemy mieli do czynienia z Norwegią i z Anglią w takich dwóch lokacjach głównych. Pojawi się też, że tak zaspoileruję, Asgard w naszych wizjach, ale to już wiemy z doświadczenia, że po prostu ma takie zapędy sam Ubisoft, że w każdej grze i w Far Cry'u i w Assassinie pojawiają się te takie halucynogenne wizje. Przejdźmy zatem do wyboru poziomu trudności, eksploracji. Mamy tu podzielone na eksplorację. Tutaj damy sobie, nie będziemy jakoś super trudnych ustawiać, dajmy sobie domyślny. Poziom trudności walki Berserker. Tak myślę, że trudny będzie wystarczająco. I poziom trudności skrytych akcji damy sobie Assassin jako domyślny. No i dobrze moi drodzy. Zacznijmy tą przygodę. Zobaczmy z czym to się je, jak to wygląda. Już jestem podekscytowany. Przeszedłem wszystkie poprzednie części. Poza rogiem, sorry. A nie wszystkie. Silence, you children of gods. And heed my tale of time's beginning. All was dark. There was no sand. There was no sea. No earth, nor sky, no grass, nor wind. Till fire met ice in the gasping void. And from this green came the giant Ymir, first of all beings. Proud Ymir, cruelly killed. Yet from whose bones and blood and brains the world was made. The world you walk and war upon. There you are. Jakąś bransoletę znaleźliśmy. No, powiem wam, że tutaj z kolei wiem, że zaczynamy właśnie, będziemy mieli jeszcze wybór postaci, a konkretnie czy będziemy grać mężczyzną, czy kobietą. I tutaj ewidentnie, to tak powiem wam, że to wygląda to dziecko na kobietę. No ale cóż, rozejrzyjmy się tutaj, jak to wygląda. Ustawienia nie są najwyższe ze względu na to, że mam 2060 RTX-a, ale i on nie uciągnąłby tego na maksymalnie, ale kontynuuję. Dzieje się tutaj jakaś poważna impreza. Coś świętujemy. Tonight, you will be the court that unite our people. I'm so proud of you, Amo.
Stay lucid, friend. My sword is called greedy. I'm ready to fight. So nice having all of these hearty folk in our home. Mamy interakcję pierwszą. Możemy sobie potańczyć. Dołączyć do całej tutaj śmietanki wikingu. Mam nadzieję, że dowiemy się zaraz, dlaczego tutaj jest taka impreza. Wiemy, że jest z nami król. Dobra, ruszmy się trochę dalej. Przepraszam Państwa, czy mógłbym tak przejść? Tędy czy tędy? O. Oh, no drink in your fist? Come on, I'll find you something. I can't. I have a tribute for your father. Oh, what a piece. That must be worth 2 sturdy longships. Give it here. I'll pass it on. My father asked me. To nasze Sigurd. Zadanie. Suit yourself. No właśnie. But you're not getting any mead. Nie da nam miodu, no w tym wieku, ja nie wiem jak to, jakie są obyczaje w IX wieku, jakie były, ale wydaje mi się, że no to chyba nie ten wiek jeszcze. Cóż to będzie za zabawa? Piłeczka? Przecież że zniknęła. Ładnie to wygląda. Dobrze. Ruszmy dalej. Widzimy tutaj nasz ojciec. So, you have the ring? Good. Mamy ją, mamy. This was worn by your grandfather in a battle on the northern way. Mother? Yes. Can we show Sigurd the can stones we stacked yesterday? That's a good idea. We'll do that in the morning. First light. Nieźle. Jakie zabawy. Siedzą sobie na belce pod dachem. Dobra, idziemy wykonać nasze pierwsze zadanie. Idziemy wręczyć Lowi bransoletę. Bonded in friendship and love. Thank you, Eivor. Now and forever, I am pledged to you. Hearken well in Hall of Kings. On ocean steed, my words gain wings. All then speed our forth will bring. Noble deeds that honor sing. The brave men slain, Valkyria wakes. Rewards for strains of our battle takes. And horns resound the mighty horn. Zaczynamy. To cóż my możemy zrobić, będąc takim dzieckiem? Czy takie dzieci są już też wytrenowane? O, jeszcze nie. Zobaczmy. Co my tu zrobimy? Idziemy zobaczyć. Wikingowie będą mnie zgładzać. Nothing is true until it is severed from the branches of Yggdrasil. Mhm. Nie wiem, bo jakąś przepowiednię wspomniała. Nie!
potrzebnie, stąd wychodziliśmy. Tak samego. I wora. Wypuszczamy. Ciężka sprawa, bym powiedział. Nie mamy szans za bardzo tutaj. O kurde. Nowy początek. No i niepotrzebnie tutaj szedłem. Mamy czas jeszcze mu zaplątać ręce na podłoże, na takiej rzezi. No i coś się poszło chyba. Now it's my turn to offer you to the slave. Accept your fate, die a coward here before your people. And I will spare the rest. Fight, my love! Do not listen! If I give my life, will you spare my clan? You have my word. No. No, Varen. No, Varen! Pick up your axe! No, to początek jest naprawdę... O, fuck. Kill the man! Czekamy sobie w demo. Trafią nas? Blisko, blisko. A, ten co tutaj? Czyli mamy wybór postaci teraz. Dwa różne DNA nałożone na siebie. To może oznaczać tylko jedno. Ale zaczęło się naprawdę. Fajnie, fajnie. Normalnie ciarki na całym ciele, nie? Coś tu mamy? Tu mamy... Aha, że to dostosuje nam i będziemy różne części grać raz kobietą, raz mężczyzną. Ale nie, no zagramy sobie męskim Eivorem. Tak więc. All right, I'll lock it in and push ahead to a time where these streams are more synchronized. Tak, pomogliśmy im w synchronizacji, ustaliliśmy jeden kod DNA i jesteśmy teraz trochę już starszy do Eivor. How long have you been chasing the Wolfkissed? 17 winters. Czyli to jest ten sam, który przed chwilą nam ojca i matkę zabił, tylko po prostu... No, parę ładnych lat później. Na pewno wywierasz w nas chęć zemsty. The weapon of a coward.
Scorn Snake. Ah, few things would please me more than to kill with this blade. But I know you would defy me to the death, fighting for a glorious end. That I will not allow. You will live your final days, enthralled as a slave, humiliated. Your death will be a lonely one. Kill the rest of his crew! Make them suffer! Eivor Wolfkist is no more! That name is dead to this world! Czyli zostaliśmy sprzedani. Zobaczmy, jak się z tego wydostaniemy, bo to jest pewne. Ale ten Piotr to naprawdę kawał chłopa, nie? W porównaniu do nas, gdzie my jesteśmy niby tacy dobrze zbudowani, to on to bardzo większy. No i się nie posłuchał, klasyk. Dobrze, dobrze. Znowu kruk, tak jak Intrze na tym lodzie. Przegonił najpierw tego wilka. O kurde. No to mu się udało. Sonen to nasz kruk. To. Cóż my tam mamy? Skóra. Życia prawie nie mamy. Musimy pomóc naszej załodze, naszej ekipie. Cóż my tu mamy? Ciekawego, tutaj coś. Możemy? Aha, regeneracja zdrowia po prostu jedząc z takich krzaczków. Dobra, tutaj coś mamy też. Okej. Okay. Zobaczmy sobie. Zobaczmy czy... A, tutaj mamy srebro pochowane. W tych takich skrzyneczkach możemy znaleźć srebro, okej. Okay. Mamy jeszcze do uzupełnienia życia. Czuję się lepiej, silniej, dobrze. Czuję, czeka na nas teraz trochę walki pewnie za chwilę, gdyż musimy tam uratować naszych kompanów. Ale posprawdzajmy sobie, może znajdziemy jeszcze coś ciekawego, co nam się przyda. Nie wiem, czy srebro jest w ogóle teraz ważne na początku. W sumie, no wiadomo, czym więcej zbierzemy na początku, tym będzie lepiej. Ale może ruszmy trochę już. Zbierzmy jeszcze. Aha, mamy cały zapas, dobra. Mamy iść w tamtą stronę. Myślę, że pierwszy punkt widokowy sobie zahaczymy, żebyśmy mieli tą szybką podróż oczywiście, a poza tym pewnie to jest też taki punkt podstawowy, żeby zobaczyć sobie świat, jak wygląda. Jesteśmy teraz w Norwegii, widać wszystko ośnieżone. O, tutaj to jest tu? Nie, to jest gdzieś dalej. Gdzieś tu mamy tu, okej. Okay. To jest ten chyba szczyt zapięty do góry. Dobra, jeszcze robimy sobie tutaj. Rygiafylkę.
Jak to się czyta, proszę państwa? Ale coś tu jeszcze leciało ze skrzynki. Dobra, wejdźmy sobie. Może nam odkryje i pokaże konkretną drogę już, jak mamy tam dojść, a jak nie, to po prostu przebiegniemy sobie na przełaj. To sprawdzimy. Ogólnie fajnie się wspina. Fajny feeling. Fajnie to... Dobra. Pierwsza synchronizacja. Podstawa. Tutaj już na pierwszy rzut oka można zauważyć, że jest bardzo zróżnicowane... zróżnicowane terytorium. W sensie... teren. I że... będzie ciężko ogólnie eksplorować, szybko przemierzać te połacie terenu, bo co chwilę jakieś są podwyższenia, skały i tak dalej. Dobra, skoczmy sobie. O, i nie skok wiary, tylko normalny skok z góry. Taki na pewniaka, nie? Dobra, ale coś zmarł trochę w tej wodzie. Tam mamy znacznik, to też tam w tamtą stronę się udamy. Zobaczmy, czy mamy gdzieś tu coś po drodze. Tam mamy coś, jakieś zabudowania. To może jeszcze to odwiedźmy po drodze. Przebiegniemy się tam. O, mamy jakąś... Mamy łuk i mamy pięć... 5 strzał. Nie zabiję. O. No i mamy pierwszą swoją zwierzynę upolowaną. Co my tu w niej zebraliśmy? Użyj V, by wezwać kruka. Tak, tak. Nie mam tu kruka. Już odpalaliśmy, nie? Dobra. Udamy się tam jeszcze. Zobaczymy. Co jest w tej lokacji? I zaraz będziemy kontynuować ratowanie. Co prawda, wiadomo, no trochę takie dziwne zachowanie. Powinniśmy iść od razu ich uratować, ale wiecie, jak to zmysł eksploratora. Trzeba iść sprawdzić, co tu się znajduje. A tym bardziej, jak się świeci coś na złoto. What do you see? Wydaje mi się, że jakbyśmy trudniejszy poziom wybrali eksploracji, to nie mielibyśmy kompletnie niczego zaznaczonego. O Jezu! Nie zauważyłem go. Dało się go utopić. O, wpadł do wody. Dobra. Co to za? Nie ma takiego pływania. Jezu, nie zauważyłem go w ogóle. Dobra. No i na V chyba jest też ten skanik, dokładnie. Tu coś jest pod tą wodą. Co to takiego? Mamy... Da się tu wskoczyć do wody? Nie wiem, wskoczyć do wody. Nie wiem, jak to zrobić. O. Dobra. Ale coś kamera nam się tutaj... Nurkujmy, ale chyba nam życia trochę zabiera. Gdzie to było? O, tutaj. Skrzyneczka, no to przelutujmy to. I tam pokazuje nam przeciwnika. Zebraliśmy jeszcze tą strzałę, którą wyszczeliliśmy do tego przeciwnika. Da się tu coś jeszcze? O, tu też? Aha, fajne rozwiązanie, bardzo fajnie to wygląda. Ciekawa sprawa. Dobra, wejdźmy sobie tam do góry, gdzie mówiłem na początku, gdzie te złote sztabki się pokazują. Tak nie byłoby tak łatwo w prawdziwości, że tak powiem, skakać po takich płodach w wodzie. I po takich koszach. Wydaje mi się, że w ogóle by nas to nie utrzymało. Co prawda kłoda to bardzo możliwe, żeby utrzymał, ale sama w sobie... Sam w sobie kosz, to chyba już nie bardzo.
co tu chodzi? Dobra, tu możemy, czyli po lodzie nie możemy. Tu. A, mieliśmy tamtędy przejść. No nic. Jak to chodziło? Chciałem wejść na ten maszt. O, właśnie tu chciałem wejść. Co on tu nam naprawia, ten chłop? Co tu ma za problem? Jezu. To się takie wydaje łatwe, powiem wam, ale on... Co, on w ogóle nie chce się tam wyskoczyć i się złapać tego. O, dobrze, mamy to w końcu. O Jezu. Dłużej to trwać nie mogło. Możemy się to wspiąć? Tak jest. Tu, tu, tu. Tutaj mam taką drabinkę. Aha, czerwonikie. Cyk. No i możemy. Dotarliśmy. I tu mamy taką dużą skrzynię, w której właśnie te trzy sztabki złote. Sztaba węgla. Dobra. A tam coś na dole jeszcze się świeciło. Co to było? Zaskanujmy sobie. Tutaj już coś dotarł z nich. Dobra, skok do wody. Wypływaj, chłopie, bo zmarzasz. Życie nam spada w wodzie. Niektórzy nie jesteśmy ubrani. To pewnie to jest ta przyczyna. Czyli nie powinniśmy znajdować się na tym terenie. Nam powiedział. O. Co to było? Chłop sam wpadł? No to chłopie masz lipę, że tak powiem. No, zimna woda, widzę, że nie umiesz wychodzić. Ledwo się na wodzie utrzymujesz. Mamy tu jeszcze kogoś? Do załatwienia? Do tych namiotów wejść nie możemy, ale tu mamy jakąś wiadomość dla bandytów. Banitów, sorry. Nie okradajcie Kiotwego, a wilki zostawią nas w spokoju. My zaś będziemy mogli odebrać ziemię i życie tym z klanu Kruka. No niby mogliście, a nie do końca wam się to udało. No i mamy drugą zwierzynę upolowaną. Co my zbieramy z takiej zwierzyny? Kopyto jelenia, skóra i strzała. Dobra. Której droga idzie, ale przelecimy sobie na przełaj trochę. Będziemy więcej polować. O, da się ładnie zebrać, dobrze. Fajna sprawa. Taki smaczek. Niby pozostawione przez kogoś, czy tam powbijane, ale możemy to zabrać. To jest fajne, nie musimy tego wytwarzać ani nic z tych rzeczy. O. Ktoś tu walczy obok, sprawdźmy zatem. Kawał chłopa. Dalej. O, czyli od naszej ekipy. Podczas się kaniny, co to zrobił? Kiotwe tried to sell me off. A mistake he will regret. Not today he won't. I saw him board a ship at Aval's Nest not long ago. Sailed east, leaving our crew behind. There must still be time to save our men. I will find them. You ready the longship? You glory hound! You would take the rescue for yourself, so the victory song is written about you. I could storm the beach then. Slay two dozen men, seize our dragon boat, and hoist the sail in triumph. Ja tu jestem głównym bohaterem, nie? Up to you. No, I will take the beach. A far more dangerous path. On idzie ratować ich. A my mamy poszukać naszej ekipy w innym miejscu. Go. I'll meet you by the ship. Dostaliśmy. Aha, tutaj mamy iść. Dobra.
tarcze dostaliśmy. Dobrze. Druga ręka, dwuręczna, łuki. Okay, czyli tu możemy sobie wybrać tarczę. Dobra, a ubranie możemy zmienić? Nie możemy jeszcze nic. No to chodźmy sprawdzić. Tutaj, dobra. Tutaj będziemy gdzieś. To chyba on nie zobaczy. Będziemy go alarmować o tym, że weszliśmy. The crew should be inside. Do góry jest wyjście. Może nie będziemy w ogóle ich tutaj atakować. Postaramy się wejść po prostu. No dokładnie tak jak powiedział. Fajnie, że bardzo fajnie to wygląda, to miasteczko. Taka bardziej wioska, no. Cała zasypana śniegiem. Unpleasant for both of us. If I'm to die, I want to make a mess of it, Bachraut. You coward! Unbind me and stick an axe in my hand! I owe you nothing, raven shit. Yours is a clan of thralls and peasants. No nieźle. O, czyli to jest chyba ten naszego, ten topór naszego ojca. You should be on a slave ship to Ireland, Wolfkist. Wolfkist. But if you wish to be my first sacrifice, Odin will be more than happy to receive you. You just killed yourself, Erki. Kneel, Wolfkist, and I will spare your life. Shut your hole and fight! Tak jest. Czurto, panie. Proszę nie szarżować, tak? Trzeba go nabić w końcu. Tego atakowania i wolę go naprawdę zestrzelić. Jezus, chciałem tylko. On buta dał. To jest najlepsze, że on nam tym uderzeniem nie zabrał w ogóle życia, ale jak nie nas dojdzie już, to już jest koniec w tym momencie z nami. Dobra, koniec są chłopie. Dobra. Mogłem go załatwić normalnie atakując, ale ciężko ta walka wchodzi, naprawdę. Takie zapoznanie się z nią to trzeba naprawdę się nauczyć. Trzeba pamiętać o tej staminie, która się kończy. Nie da się spamować tak jak było wcześniej w Odyssey czy w Origin chyba. Jeśli daję moje życie, will you spare my clan? Beren, no! Pick up your axe! Kill them all! Wspomnienie. Wizja. Myślałem, że będzie się coś dziać, gdzieś tak w samym miejscu i czekałem, ale musimy iść za nim. Musimy iść zobaczyć, do czego nas prowadzi, gdzie nas prowadzi. Do światła. Ktoś już to nas woła. Abel, are you bewitched? Unbind us. Zawiesiliśmy się.
Yes, of course. Musimy ich pouwalniać. Proszę, panowie. Even if your wits were somewhat rattled. Listen here. If you can breathe, you can fight. No. I teraz jest akcja. Tutaj, moi drodzy, zakończymy i w następnym odcineczku będzie kontynuacja. Jeśli wam się podobało, zostawcie oczywiście suba, żeby być na bieżąco. Dzwoneczek, jeżeli chcecie dostać powiadomienie o kolejnym odcinku z Assassin's Creed Valhalla. Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć.